Czy trzy billboardy za Ebbing, Missouri to taki prawdziwy pewniak oscarowy, który zgarnie mnóstwo nagród, ma znakomity scenariusz, a aktorzy powalają na ziemię i dają ci jeszcze dodatkową treść, którą aż chłoniesz niczym makaron spaghetti po prostu. Hiop. Zaraz się o tym przekonamy. My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime. The hell is this? Zacznijmy od początku. Za trzy billboardy za Ebbing, Missouri odpowiada Martin McDonagh, czyli reżyser i scenarzysta In Bruges, czyli najpierw zabij, potem coś, jakiś taki idiotyczny polski tytuł, ale jednego z lepszych filmów ostatnich 20 lat. Jeżeli go nie widzieliście, no to wyłączcie recenzję, idźcie oglądać. Potem mniej znany, mniej może popularny, ale Siedmiu psychopatów i teraz kolejny, gdzie on znowu jest scenarzystą i reżyserem. I styl jego kojarzył się z tym, że to są bardzo specyficzne dialogi, które zapadają ci w pamięć. Fabuła, która nie jest linearna, nie jest osiowa, ale trzyma się znakomicie, zabawa formą i postacie, które są znakomicie trójwymiarowe i które kupujesz nawet w swoich bardzo dziwnych wynaturzeniach. Czyli one są dziwne, ale nie są dziwaczne niejako, więc wciąż chcesz je oglądać. W przypadku trzech billboardów mamy historię matki, która zdesperowana brakiem rozwiązań w sprawie zabójstwa i zgwałcenia jej córki kupuje, czy też wynajmuje trzy billboardy na bocznej drodze za Ebbing i pisze tam hasła nieobraźliwie, zadając tylko pytanie do szeryfa, dlaczego jej sprawa nie jest wciąż rozwiązana. I od tego momentu właściwie cała fabuła nam rusza. Oczywiście wywołuje to niesnaski w mieście, niechęć u samych stróżów prawa. Kto tutaj ma rację? Czy to policja za mało zrobiła? Czy to matka nie potrafi pogodzić się ze stratą? I'd do anything to catch your daughter's killer. I don't think those billboards is very fair. The time it took you to get out here whining like a bitch, Willoughby. Some other poor girl's probably out there being butchered right now. Punktu widzenia scenariusza, dialogów, sposobu, w jaki ten film został napisany przez Martina McDonagha, ciężko jest mu wiele zarzucić. Ten film ogląda się znakomicie i z każdą kolejną minutą, właściwie w drugiej połowie drugiego aktu, on troszeczkę zmienia tempo, przyspiesza, ale jednocześnie zmienia swój nacisk, dając ci znacznie, znacznie więcej, można powiedzieć, satysfakcji, a jednocześnie satysfakcji przez brak odpowiedzi, ponieważ nie mamy tutaj rozwiązania, gdzie na końcu filmu wychodzisz, ten jest zły, ten jest dobry, ten powinien tak się zachowywać, ten nie powinien się tak zachowywać i wychodzisz, moralnie poklepujesz się po plecach, tylko na końcu filmu ewentualnie powinieneś mieć więcej pytań, powinieneś wciąż nie wiedzieć, kto był tutaj dobry, zły, czy w ogóle możemy mówić to, rozpatrywać ten film w kategoriach dobrych i złych ludzi, dobrych i złych podstaw, dobrych i złych reakcji na traumę, reakcji na zbrodnie i tak dalej, i tak dalej. I wielką, ale to naprawdę wielką, wielką mocą tego filmu jest trio aktorów. Właściwie nie trio, cała brygada aktorów, bo to nie tylko trzeba na tej trójce się skoncentrować, nie tylko na Frances McDormand, nie tylko na samą Rockwellu i znakomitym, po prostu znakomitym Woodym Harrisonie. Woodym Harrisonie, który ma moim zdaniem najcięższą rolę z tych trzech postaci, ponieważ Frances McDormand i sam Rockwell po prostu grają, nie powiem, że siebie, ale mają tyle mięcha, na którym mogą się skupić, tak bardzo antypatycznych postaci, którym trzeba dodać tak dużo głębi i tak dalej. Z trzeciej strony, czyli tutaj nasz Woody Harrelson ma zadanie najtrudniejsze, ponieważ nie jest taką postacią, ponieważ nie ma pełnych nienawiści tekstów, które wypowiada, ponieważ jest tak naprawdę facetem, który w pewnym sensie jest pogodzony ze światem wokół niego i rzeczywistością, która go dotyczy. Jest takim dobrym, starym mentorem, który ma 40 kilka, czy tam 50 lat, więc znacznie trudniejsza rola, aby to pokazać, co zresztą nie jeden aktor powiedział, dużo trudniej jest zagrać postać pozytywną niż postać negatywną, gdzie tu możesz się bawić, szaleć i tak dalej. I to trio, właśnie cała ekipa niesie ten film i ty patrzysz i jesteś zanurzony, zagłębiony w tym świecie. Hey, fuckhead! What? Don't say what, Dixon, when she comes in calling you fuckhead! Co więcej, wydaje mi się, że jest tutaj jeszcze taki jeden element, który dla mnie przynajmniej był widoczny od samego początku. Ja w ten sposób ten film interpretowałem go jako western. Taki specyficzny western, gdzie mamy
takiego troszeczkę w stylu starego Clint Eastwooda, czyli postać, która jest negatywna, albo nie do końca negatywna, ale na pewno nie jest protagonistą klasycznym, która zrobiła wiele złego. Mamy postać, która na samym początku wydaje się znowuż postacią złą, czy też takim antagonistą, i to będzie zderzenie tych dwóch charakterów. Mamy tego mentora starego, dobrego gliniarza, starego, dobrego kowboja, którym będzie Woody Harrelson, który przekazuje jakąś tam treść i w pewnym sensie pomaga tym niejednoznacznym postaciom, i te postacie w jakiś sposób muszą dojść do zderzenia i do czego one doprowadzić. Czy doprowadzi do upadku któregoś z nich, czy doprowadzi do współpracy, czy oni pójdą w swoją stronę. Więc jest tutaj dużo takiego właśnie mano a mano w malutkim miasteczku. Mamy dwóch kowbojów, którzy w różny sposób się zachowują. To też mogą być dwaj policjanci i tak dalej. Więc dla mnie ta perspektywa pozwalała mi ten film obserwować troszeczkę inaczej i bawić się tym właśnie troszeczkę tak, jak mi się wydaje, bawił McDonough, pisząc i reżyserując ten film. Hey you, what the hell is this? Advertising, I guess. I could arrest you right now if I wanted to. Before you do that, how about you go have yourself a look at that first billboard over there? Jest tu jeszcze jeden element, który jest ciekawy i aż prosi się o głębszą analizę. Ja nie wątpię, żebym poświęcił mu 20 minut, ale tylko o nim wspomnę, ponieważ jednym z wielkich, bardzo często powtarzanych elementów, który zadaje się jako plus tego filmu, to jest to, jak bardzo on jest niepoprawny politycznie, w sensie jakie obrzydliwości wypowiadają bohaterowie, a my jednocześnie im kibicujemy. My wciąż kibicujemy ludziom, którzy tutaj mówią o nie tylko czarnych dusze na przykład, nie tylko czarnuchów dusze, czy też obrażają, nie wierzą w policję, tak naprawdę podminowują system jako taki i mimo to my ich kupujemy. My ich kupujemy na poważnie. Wydaje mi nawet się, że jakiś tam środek moralny gdzieś tam można byłoby spróbować umiejscowić. Choć ja bym tego na pewno nie robił. Ale gdzieś tam on jest. Może jest nawet możliwość przebaczenia. Ale czy powinniśmy przebaczyć postaciom tak odpychającym mimo wszystko? Ten element aż prosi się o pytanie, co by było, gdyby tutaj podmienić kilka postaci. Bo jesteśmy na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy strasznie antysystemowe przesłanie wypowiadane przez jedną z głównych bohaterek, która jest biała, która jest niepoprawna politycznie i antysystemowa. Czy gdyby te same zdania wypowiedziała postać, która jest czarna, to w ogóle moglibyśmy mówić o takim filmie? Czy moglibyśmy żartować sobie z takich postaw antypolicyjnych, gdyby to samo działo się na południu i robiłoby to postać, która nie jest biała? Wydaje mi się, że kompletnie nie ma takiej możliwości i dlatego ja mam osobiście odrobinkę problem ze traktowaniem tego filmu zbyt na poważnie, zbyt głęboko, że tak się wyrażę. Jako formę traumy radzenia sobie z traumą psychologicznej analizy. Jeżeli zaczynamy wchodzić głębiej w ten film, to aż prosi się o zadanie pytanie, czy na pewno powinniśmy tak bardzo przerysowane i troszeczkę celowo zrobione kontrowersyjnymi postaciami brać tak na poważnie. What's wrong with you can and cannot say on a billboard? I assume you can't say nothing defamatory and you can't say fuck, piss or cunt, that right? Or anus? Gdy trafiłem na kilka recenzji, analiz, które mówią tutaj o analizie społecznej, analizie socjologicznej, czy też pięknym obrazie amerykańskiego południa, no to nie mogłem nie zgrzytać zębami. Naprawdę ciężko mi było nie zgrzytać zębami, gdy te osoby mówiły o prawdziwym stosunku do policji, do tym umiejętności przełamania tej poprawności politycznej tym, co myśli prawdziwa biedna wiejska, czy też biedna południowa Ameryka, gdzie celowo mamy to przerysowanie, by móc trochę bawić się tą formą, by dodać tutaj dla mnie przynajmniej taki westernowy styl. To wciąż jest film o radzeniu sobie z traumą, ale moim zdaniem nie powinniśmy robić tego kroku dalej, analizując tego, albo inaczej, jeżeli robimy ten krok dalej, to nie bójmy się przyznać tych minusów, które nie do końca są minusami samego filmu, tylko minusami naszych interpretacji, naszych analiz, że ten film wpycha w usta postaci wypowiedzi, które nie działałyby, gdyby chociaż odrobinę przesunąć bliżej rzeczywistości te postacie. Czyli gdybyśmy mieli czarną matkę, która
nie będę spoilował, która robi bardzo dużo złego wobec policji, w życiu nie moglibyśmy się z nią utożsamiać i w życiu film nie powstałby, który był po naszej stronie i który próbowałby jednocześnie zrobić analizę socjologiczną. Skończyłoby to się znacznie, znacznie tragiczniej. Z drugiej strony ciężko jest kupić troszeczkę postać, która zostaje odkupiona pomimo całego szlamu, który ma za sobą. Gdy traktujemy go, ten film, lżej, dużo łatwiej jest nam przyjąć sama Rockwella i jego podróż jako bohatera i wtedy ja go jestem w stanie kupić. Gdy ktoś mi mówi, że potraktuj to jako analizę i jako obraz amerykańskiego południa, no to automatycznie włączy mi się wielka czerwona lampka. Mówię, nie, jak śmiesz, jak możesz w ogóle usprawiedliwiać 3/4 filmu tym, co zrobił na samym końcu, ponieważ dla mnie w tym momencie to jest powiedzenie, okej, kupa ścierwa, która jest i którą ty robisz, wciąż nie zmienia tego, że jesteś dobrym facetem, czy też dobrą kobietą, ponieważ zrobiłeś jedną czy dwie dobre rzeczy. Czyli możesz być zajebistym rasistą, ale jeżeli czasem pomożesz staruszce przejść przez ulicę, to znaczy, że możesz być zajebistym rasistą. Nie idźmy w tę stronę, jeżeli chcecie traktować ten film aż tak poważnie, to nie bójcie się przyznać tych minusów, ale moim zdaniem znacznie lepiej pobawić się tylko i wyłącznie analiza, czy też trauma i odpowiedzenie, gdzie, dokąd nie prowadzi nas nienawiść, zacietrzewienie i tak dalej. I tak naprawdę ta odpowiedź nie jest znowu nienawiść zła i tak dalej, bo na końcu nie dostajemy tego, ale najlepsze dla mnie przynajmniej jest wziąć to wszystko w klamrę, powiedzieć, że to jest western i to western troszeczkę taki nawet spaghetti, który jest celowo brzydki, celowo przerysowany i wtedy ilość fanu, który dostajemy od tego filmu, poza tym, że dostajemy znakomite, znakomite kreacje aktorskie, mam nadzieję, jestem prawie pewny, Oscara dla Frances McDormand i no sam Rockwell skradł moje serce, ale Woody skradnie tak samo, więc nie potrafię zdecydować, kompletnie nie potrafię zdecydować, kto z tej dwójki powinien dać Oscara. Obawiam się, że przez to, że głosy się rozłożą, to zostanie ktoś trzeci, ale to tak. Więc potraktujcie to w ten sposób i moim zdaniem w tym momencie ten film da wam więcej radości, będzie lepszy i nie będzie aż prosił się o to krytyczne spojrzenie, o którym trochę wcześniej mówiłem. That's right. Podsumowując, idźcie na to do kina, to jest znakomite kino, wciąż to jest świetnie napisany film, genialnie zagrany, jest moim zdaniem słusznie na liście największych zwycięzców Oscarów, zanim jeszcze te Oscary zostały oznane i mam nadzieję, że złapie przynajmniej kilka statuetek. Na razie.